Witam serdecznie. Dzisiaj upiekę babkę jogurtową w foremkach silikonowych, które wypróbuję właśnie dzisiaj. Jak nie miałam foremek silikonowych, tak teraz już mam troszkę. Dostałam, jeden dostałam, drugą sobie kupiłam. Zaraz zobaczycie, jakie te foremki mam. Pierwszy raz będę dzisiaj piekła na waszych oczach. I właśnie tak postanowiłam, że upiekę babkę jogurtową. Jest to ciasto, które można wykorzystać później jako zwykłe ciasto jogurtowe z owocami sezonowymi, także przepis będzie uniwersalny. No i dzisiaj, tak jak mówię, zrobię babkę. Jeśli wam się spodobało, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, będziecie na bieżąco. No i zaglądajcie na mój kanał. No i zobaczcie, jak kolorowo mam ślicznie, tutaj zielone oczywiście. I jeszcze moje paznokcie do tego pasują. Tu mam fioletowe dodatki i małe foremeczki na babeczki. Będą do koszyczka, idealne. Te foremki dostałam od Kasi mojej. No i to było niby w prezencie, ale ja mówię: Kasiu, powiedz mi, ile kosztowały i gdzie kupiłaś, bo muszę, chciałam zrobić właśnie test, powiedzieć, ewentualnie podpowiedzieć wam, gdzie te foremki można kupić. No i ona mówi, że to tak w cenie około 10 zł, konkretnie mi nie powiedziała, a gdzie, nie pamiętała. No i miałam sprawdzić, bo to w galerii, miałam sprawdzić ten sklep. No i dzwonię do niej na drugi dzień. Ona nie odbiera, później wysyła mi jakieś SMS-y, hanunana. Ja mówię do Darka: kurczę, co ona mi tu jakieś szyfry pisze? Okazało się, że to był właśnie ten sklep hanunana, faktycznie jest z różnymi dodatkami, gadżetami i takimi świątecznymi i okazjonalnymi. Także tam kupiła w galerii u nas akurat krakowskiej. A tą dużą formę, to już chyba pisałam, pewnie nie wszyscy może przeczytali, kupiłam w Biedronce za 14,99 zł. Akurat forma na babkę. Nie mam innych form silikonowych. Pierwszy raz, tak już powiedziałam, będę piekła w tej formie. Wyczytałam, że pierwszy raz, no to trzeba ją umyć oczywiście w płynie do naczyń. Później najlepiej, jeżeli mało jest tłuszczu w cieście, ale tak czy siak pierwszy raz, jeżeli pieczemy w nich, to najlepiej ją wysmarować. Ja ją tutaj wysmarowałam olejem. Mam nadzieję, że nie będzie przywierało. Mówię, dzisiaj test, słuchajcie, faktyczny. Także zobaczymy razem, co nam z tego wyjdzie. Te babeczki mi się powiem, takie są zlecane. I co? Tak jak powiedziałam, robimy babkę jogurtową. Wszystkie produkty mamy. Bardzo prosty przepis. 5 jajek, otarta skórka z 2 cytryn, 220 g jogurtu naturalnego, 220 ml oleju, 2 łyżeczki proszku do pieczenia. W przepisie było 300 g cukru, ja dałam tak z 220 i 400, czekajcie, ile? 450, tak, 450 g mąki. Zabieram się za ciasto. Tak już powiedziałam, dzisiaj będzie to babka jogurtowa, ale ten przepis możemy wykorzystać jako ciasto jogurtowe i najlepsze właśnie z takimi sezonowymi owocami, które za chwilę się pojawią, jak na przykład truskawki. Wbijamy jajka, 5 jajek. Ja robię z 1,5 porcji, bo mam te małe babeczki i dość dużą tą formę na babkę. Teraz ubijam jajka mikserem. No właśnie, ubijam jajka. Do ubitych jajek, no jeszcze nie kończę całkowicie, ale tak troszkę właśnie miksowałam z minutę. Dodaję po trochę cukru i teraz będziemy miksować na taką białą, puszystą masę. Do ubitej masy, zobacz jaka ładna, dodaję skórkę otartą z 2 cytryn, tak jak już mówiłam. Teraz po trochę będę dodawać jogurtu, wow, oleju i będę dalej to wszystko razem miksować. Do masy teraz przesieję mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i lekko zmiksuję. I najlepiej te foremki ułożyć sobie już na blaszę, na której będziemy piekły, bo później no one są mało stabilne, więc może nam się to po prostu wszystko przechylać, wylać jeszcze też nieopatrznie, więc najlepiej wylewać już do formy tej dużej, bo te małe to myślę, że nie, no ale położę sobie. No i co, nakładamy tą małą łyżeczką, nałożę sobie do foremki, tak myślę 2/3 wysokości, bo pewnie urośnie trochę. No i właśnie, teraz mi olśniło, dokładnie teraz, że przecież ta babka się piecze około 50 minut, a tamte pewnie jest 20. Nie mogę piec razem, no bo wyjąć, później otworzę, to mi opadnie. Dobra, wkładam najpierw dużą, 160 stopni, termoobieg, mówię 45 do 50 minut. Upiekłam
babki dużą, malutkie. No i teraz chwila prawdy. Wyjmujemy. Zobaczymy, jak nam to będzie szło. Trochę przestudziłam, żeby... A nawet, nie, no posmarowałam. I fajne nawet. Ładnie wychodzą. No myślę, że taka ilość ciasta, jaką dałam, jest wystarczająca. No może tutaj troszkę można zciąć, żeby ładnie stały. Za chwilę je udekoruję lukrem, macie przepis. Zrobię z cukru pudru i z soku z cytryny. No i co posypię? O, jaka ta ładna babeczka, zobaczcie. Oj, trochę krzywa, ale to nic. Do koszyczka śliczne są. Ale tak na raz zjeść też fajne. Na chwilę prawie właśnie z tą dużą. Ona odchodzi tutaj, czuję ją pod rękami, że... A ktoś jeszcze napisał mi, że śmierdzi, jak się piecze z tych form. Ja nic nie czułam, czułam tylko cytrynę. Także myślę, że chyba nie. Nie ma problemu. Super! Trochę mi się przypiekła na tyle. Ale lukrem przykryjemy. Kształt ma taki, babkę inny. A, jeszcze dymne idzie, patrzcie, jeszcze jest cieplutka. Udało mi się jeszcze wyjąć. Ale trochę musi się przestudzić, bo będzie ciężko ją wyjąć. O, i następna. Mam nadzieję, znaczy nie. Uważam, że test wypadł pozytywnie. No, kształt babki mam inny niż tamtą. I foremki te są super, ponieważ dla mnie nie śmierdziały, nie, znaczy nie brzydko, nie pachniały. I nie będą rdzewieć, no. Są fajne w utrzymaniu. Można zmyć w zmywarce. Dla mnie dobra, damy 10 punktów. A dekoracje widzieliście? Właśnie tu jeszcze miałam powiedzieć, kupiłam takie fajne. Fajnie to nie wymyślą. Kwiatuszki z opłatków. I właśnie mam tak wiosennie. I u mnie już się tak świątecznie zrobiło. Zaglądajcie na Facebooka. Zdjęcie będzie na pewno. Jest tam też mnóstwo innych zdjęć. Lajkujcie. Do zobaczenia.